Konkurs jaja, wyniki. W tym filmie pokażę wam jaja, jakie wysłaliście mi właśnie na konkurs na najlepsze jaja. No tutaj użytkownik Zachary Brak wysłał, bardzo fajny. On jednak nakleił właśnie różne moje ryje i hitmeny i surrendery. No tutaj właśnie nie na temat, właśnie nie, ja to wszystko dobrze mówię dokładnie, a zawsze tyle osób zrobi coś nie na temat. Nie wiem, czy wy to jakoś specjalnie, żeby nie wiem co było, ale... No, nie miało być to ze mną nic związane, tylko z grami. Ten użytkownik Alabowski. Właśnie tutaj też takie nie na temat. No, napis też mało tutaj napracowania, ale nie na temat. Ten użytkownik jakiś, nie, jakiś Alfred Stien. Tutaj zrobił fajnie, nakleił napis. Ten raz właśnie tutaj fajne te pistoleciki, też fajne tutaj takie gniazdko. No, fajnie. Użytkownik Assassin 6 zrobił właśnie też San Andreas. Tutaj murzyn zrobiony. To jest chyba nie w prawdziwym życiu, tylko w komputerze, ale można, można. Snet Juronik zrobił właśnie tutaj San Andreas i no, takie trochę mało tutaj na starany, bo tylko wzięte na kartce coś ten i naklejone, ale no, takie se. Tutaj znowu trochę nie na temat, użytkownik Damian Pingny i tak chyba nie zrobił, nie wiem, ale no, tak średnio tak napracowane. Tutaj użytkownik Dimanion Pry, tak trochę z Hitmana, trochę jakiś króliczek, nie wiem, może z króliczków, co recenzowałem. No, takie fajne na komputerze, ładne, kolorowe i no, tutaj Dom Falingo 1993, trochę małe napracowanie jest i tutaj tak, tak, aha. Tutaj Dominik Kuźniar zrobił jakieś takie na komputerze i to jest, no, nawet ładne, kolorowe. Tutaj właśnie tak same napisy, to jest trochę mało takie starane, ale tak właśnie na przyszłość to bardziej takie rysunki rob niż napisy, to wtedy będzie ładniejsze i lepsze. Tutaj dwie prace od użytkownika Globus. Tutaj jedno to nie wiem co, to jest jakiś stworek, no nie wiem, jakieś... Jak dajecie jakieś gry, to dawajcie już jakieś takie znane, co każdy zna, a nie jakieś takie niewiadome, bo ja nie wiem, czy to jest gra, czy to... czy nie wiadomo. Tutaj bardzo ładna praca, jest to gruba z San Andreas. Od razu widać, kto to jest i widzicie, to jest znana gra, wiadomo co ha. Nie, z tyłu jakieś pieniądze, aha, bo... Właśnie, Grubas ma dużo pieniędzy i fajne, ładnie zrobione, nos fajnie tutaj naklejony, muszę powiedzieć, że bardzo ładny nos. Tutaj użytkownik Rzymo, mało trochę tutaj jest, no, tylko taka kartka naklejona na jajko i rysunek taki se... Aha, i no właśnie, bo tutaj jest parę takich kupoli, co myślą, że oni są jacyś, nie wiem, śmieszni, chyba sami oni, że się z nich można śmiać niż i to jest śmieszne i właśnie tutaj widzicie jednego takiego durnego i się nazywa Grzegorz Nowak. Tutaj użytkownik chyba zrobił film, to cicho. No serwus klacuch, no, to serwus. Jest moja piosenka z Hitmana, ma z tyłu kod kreskowy, tak jak ten prawdziwy, no. Z tyłu ulica, to i to tyle chciałem ci pokazać, cześć. No, cześć. Jest tu trochę mało postarania, jest tylko tak kartka naklejona. Trochę fajnie, bo tak dwustronnie zrobione jest, ale no, a tutaj użytkownik, ja tu pokaza właśnie siebie użytkownik, chyba chciał się pokazać, no to bardzo fajnie. Dajcie sobie trochę na wstrzymanie, dobre, bo to nie jest fajne. Tutaj użytkownik Jakub Mazur zrobił właśnie, jest tutaj napis i obok jest gruba i... Szkoda, że nie jest to narysowane właśnie na jajku ten grubas, tylko tak obok i szkoda. Użytkownik J691 to jest właśnie taki stwór z Pokemonów, to jest, a to jest Pikachu, no ładnie zrobione, tutaj tak na żółty kolor. Tutaj widzę, że ktoś chyba jest fanem właśnie Pokemonów, bo ma tutaj te jakieś gumy do rzucia. No to nie bardzo na temat. Użytkownik Klotwa, no tutaj jest trochę za bardzo tak obćmajane tym Maxem, za bardzo trochę jest nabrzione i tak nie wiadomo co się dzieje. Tutaj Bezimny jest gupolem, jak widzicie, nie wiem. Kuba Piwko zrobił tutaj jakieś takie z GTA, ale nie wiem dokładnie co tam jest tak narysowane. Jakieś piłe, nie wiem. Tutaj Kumer PL, jest tu bardzo mało napracowania.
tutaj tylko pomalć go trochę flamajstrem jakieś, no tutaj napisy z gier, ale trochę mało jest jednak. Tutaj Ludwika Soku, no znowu tak nie na temat za bardzo, bo no nie wiem, czy to jest gra jakaś, ale chyba bardziej nie, ale no ładne. Użytkownik Maciek Krawkiewicz właśnie dał wideo, ale nie miał tak za bardzo nic do powiedzenia. A jajko nienapracowane, mogłeś to jakoś bardziej pokolorować, coś bardziej, nie wiem. Malamega, coś tam, no nie za bardzo wiem, o co tu chodzi, jest jakiś GTA, jest jakiś małpiszon, ale to nie wiem, jakiś orzeł, nie rozumiem. No tutaj pan Mateusz za dużo się nie narobił, jest to na komputerze, coś tutaj z San Andreas, ale mało ma, tylko z Firefox, no nie wiem, co tam może być za gra, i to chyba jest nie na temat. Tutaj bardzo ładnie pokolorowane, Maxu, fajny napis, nie no, Lux. Michał Mirowski, bardzo śmieszne, właśnie widzicie głupotę człowieka. Tutaj użytkownik Michał, ale nie wiadomo za bardzo, co to za gra. Ale fajnie to właśnie metodą skrobania, co nie jest łatwe, ale nawet ładnie mu to wyszło. Oto moja praca na konkurs z jajkami. Nie stać mnie na prawdziwe jajko, dlatego musiałem namalować. Dziękuję. No, tutaj za dużo się nie narobiłeś, bo mogłeś zdjęcie nawet wysłać, by było lepiej od razu, nie? A, użytkownik mocny. Onigiri jest tutaj z Batmana. Widać tutaj nietoperz jak Batman, wiadomo. Użytkownik pan Kabus tutaj chyba w ogóle nie zrozumiał, to ja ci wytłumaczę. Był konkurs na pomalowane jajka, nie takie zwykłe. Patryk Kor, coś tam, no tutaj też takie bardzo nabrudzone, nie wiadomo co. Żadnej tu jak gry chyba nie ma. Piotrek Olejczak, fajne, z GTA San Andreas. Pomalowany, bardzo dobrze pokolorowany, prawie nie zostawił dziurek, ale trochę zostawił. Tutaj nie wiem, z jakiej to gry, jakieś helikoptery, ale to jest chyba jakiś żołnierz, ten w ogóle człowiek, bo zauważcie, że tutaj jaja są w kasku żołnierskim i nie wiem, to może jakiś żołnierz, to... tutaj gruba San Andreas, tak zrobiony na komputerze. Nie wiem, co mam powiedzieć. Użytkownik jakiś tam Rakia Wolf. Może nie ma dużo napracowania, ale dla mnie to wygląda, jakby to było robione w jakiejś szkole, bo taka ławka. Jak tak, to fajnie, ale może lepiej zajmij się nauką, bo to ważne jest. Rycerz wykopu chyba to próbował właśnie gliniankami, ale chyba nie za bardzo się to udało, ale widzę, że jest Hitman i tutaj próbował się postarać, ale się nie postarał. A użytkownik Skała, jakieś takie dziwne, tutaj nie wiem, z jakiejś to jest gry, ale on jest żołnierzem takim jakby. Może Call of Duty, ale pokazał swój ryjec, to fajnie. Bardzo fajny Hitman, jest ryjec, jest scena, wszystko wiadomo, fajne. I właśnie użytkownik Terytrol, no próbował tu coś metodą właśnie drapania, skrobania, ale nie bardzo to wyszło, właśnie jest to metoda trudna i nie polecam. Gruba San Andreas, a to nie jest jakiś gry, jakiś o gang Albanu, nie wiem, Tomek Bochni. Użytkownik Tryton, bardzo tak widać, jakby się śpieszył, a przecież było dużo czasu, nie musiała się tak śpieszyć i tak wyszło, tak se. Film. Cześć, Klocuch. Cześć. Chciałem ci pokazać moje jaja. No, tutaj jest bardzo ładne. Moje jajo. Fajnie napracowane. Z napisem GTA. I napis bardzo ładny, jak właśnie jest prawdziwy. Ładny napis, co nie? No. I tutaj z tyłu mam murzyna z GTA. Fajnie narysowane, bardzo ładne. I tutaj mam mięśnie. No, ale drugie jajo masz mniej udane. O, tutaj. Tutaj tamto było lepsze, powiem, bo to nie jest takie fajne. Fajny filmik, pierwsze jajo masz fajne, a drugie mniej dorobione. Tutaj ultimaty nie na temat. Fajne, ładnie mnie to chyba narysował, ale no, użytkownik Untlet, no nie jest za dużo to napracowania. Kolorowe, ale trochę brzydkie. Tutaj obrzydlistwo, nie wiem kto ma w głowie ten coś, ale nie wiem jak można coś takiego robić. Puknij się w głowę.
Tak, nie ma za dużo napracowania. No, jest to z Minecraft, to już było. Zizław Tokarz zrobił z Hitmana i z GTA 4, ale mało tutaj jest narysowane, tak średnio. Użytkownik zrobnianek, fajnie, tutaj dużo rzeczy, dużo jest moich tutaj rejców. Jest to koszyczek, gdzie mamy właśnie tak... Ale nie na temat. Tutaj jakiś kolejny dzban, co próbuje. Zajmijcie się czymś. Tutaj Adam Lake nawet miał fajny pomysł, właśnie, żeby zrobić granat. Ale nie jest to jeden taki pomysł. Bo właśnie użytkownik Corderos miał podobny. To są granaty z Battlefield. I o, widzicie, tą fajne takie zrobię tło, takie z pistolecików i ten. A bardzo ładna to jest praca, jedna z takich fajniejszych. Tutaj jakiś szatan, jakiś chlewik zrobili i to jest chyba... fajny tu właśnie taki ten z Minecraft, jest to fajna dziura w jaju zrobiona. Fajny pomysł i to mi się podoba. I kolejny Hitman, fajnie zrobiony w kieliszko. Bardzo dużo było Hitmanów, ale to chyba dlatego, że on ma taką łeb ma jak jajko. Tutaj nawet trochę dużo napracowania, bo Emil musiał aż zużyć tutaj 4 jajka na zrobienie. Może nie jakieś takie najładniejsze. No i to kolej. Bardzo macie pomysłowe. Ładna praca, ładne zdjęcia. Użytkownik Grzegorz Szykiewicz. No, spodobało mi się to. Fajne też takie tutaj widać świątecznie. Fajny pomysł, a zrobienie już takie se. Napis GTA z jajec. Jacek Stachurski trochę nie na temat w jakieś doniczkie jaja. Tutaj... Ktoś właśnie użył tutaj ziemniaka zamiast jajka. Śmieszne. Co, jajek w domu nie było? O, tu fajnie zrobiony grubas San Andreas. Fajny pomysł, że koszulkę z papieru, a jajko z jajka. Fajny, ale brakuje czapki. Aha, to kolejny. Zrobiłem takiego łysiaka z Minecraft. On tutaj ma. No nie wiem dokładnie. Skąd to jest. Aha, to te łysiaki to były uwięzione, pamiętam. Podoba mi się. Jest okrągły. Tylko, że jest trochę mało napracowania. I ten łysiak. Cicho. No i mogłeś trochę bardziej tutaj pokolorować. Kamil Szlachetka. Bardzo ładnie, to już naprawdę jest bardzo. Ktoś umie, to się zna. Na rysowaniu, tu widać, jest bardzo ładnie zrobione, to jest Wiedźmin, jak ktoś nie wie. Fajna, bardzo tutaj naprawdę polecam. To jakiś murzy, jest jakiś, San Andreas. No wiadomo, Hitman i San Andreas, to chyba było najwięcej. Tak se. Kartos, no, ze Skyrim, no, mało na pracowania chyba. Tutaj, no, jak widać, głupoli jest dużo. Leszek zrobił bardzo fajny murzyn, ale nie wiem, to jest chyba z San Andreas, ale bardzo fajnie, to też ktoś umie rysować, widać. A tu mam moją pisankę. Jest ładna. Ma duże oczy i ładną buzię. Kruci! Fajne, ale nie na temat. Macie tutaj, nie wiem, jakiś dinozaur, ale nie wiem z jakiej gry. Macie jakąś grę, co są dinozaury? Magdalena Pudła też, jak widać, umie rysować. Dobrze, Hitman ładnie narysowany. Bardzo ładnie, widać, postarane. Fajnie to jest zrobione, wzięte ten obrazek, co ja przerobiony na Hitmana. Fajne i świąteczne. I użytkownik, jakiś rod skalone, jest całkiem obrzydliwy. Nie wiem, jak to trzeba... Co ty myślisz teraz? Całkowity głupielok. Użytkownik Mycy Martini, naprawdę bardzo ładnie narysowane. To jest, ja się zdziwiłem, naprawdę Hitman narysowany jak prawdziwy. I Natalia, tutaj nawet było takie coś napisane, że gdzieś tam chodziła po jakimś polu, czy tam lesie i jakieś właśnie znalazła jaja ptaków jakiś i są te właśnie jaja, ale ładne jaja, ale nie na temat, nie na temat. Tutaj to nawet nie wiem, co to jest. Użytkownik jakiś XXX zrobił mnie, no fajne. I zrobił też Hitmana. To właśnie tak fajnie napisał, że co tu ma, skakankę, ubranko. Jakie tam, że fajny pomysł, pomysłowe i mi się podoba. Paweł B, no mało tu napracowania, nawet nie masz jaj, to nie na temat. Paweł Kowalczyk nawet ładnie rysuje karabiny i fajne napisy robi. Powinieneś wtedy na ten napis na konkurs startować, to byś miał dobre. Robert zrobił jakiś miecz, ale nie wiem, co to za gra. Mało starania. Nie wiem, jakaś góra, nie wiem, o co chodzi. Zasięgło ciuk z jakiegoś ninja i fajnie zrobiony, fajna opaska. I
ten, fajny, ale nie wiem jaka gra, ale ładne, ładnie. Tutaj Minecraft jakieś takie pomalowane, dobrze, że kolorowo i ten, fajnie. Tak to wygląda, jak się kupi w sklepie. Tak ktoś zrobi jakiegoś GTA i jest to metodą skrobania i jest to trudne, ale ktoś umiał i wyszło dobrze nawet. Tomek strzyje, bardzo ładny hitman, zły hitman, fajnie plasteliniowo zrobione, podoba się, ładnie, strasznie nabliżone, nie widać takie ponapisywane coś, za dużo, za dużo. Co ty tym w czekoladzie jakieś ciapałeś czy co? Mi się podoba, jest ładnie zrobione, fajne oczki i widać, że hitman są pistoleciki, wszystko jest i dobra, Wiktoria, kolejny hitman, no, to już na samą ostatnią chwilę wysłane, no, FIFA 12, to jest ta gra o piłce nożnej i to jest chyba zrobione tak, że to wyglądało jak piłka, ale jajko to nigdy nie będzie piłka. Servus. Cześć. Pokazuję znak. Nie trzeba pokazywać, no. Witam wszystkich fanów Kluczucha i prawda innych. Tutaj jest mój chomik. To nie jest konkurs na zwierzątko, ale no fajny. On to w ogóle mnie rysował. Czekajcie. O, tylko wziąłeś właśnie takiego jasnego Maxa i... Nie o to chodzi. A to zapowiem. Usza. O, tak na szybko, bo tutaj wszystko cacy. To jest moje jajko. Pozdrowienia z Pleszewa. Jeszcze tu o. Hej, no, niepotrzebnie właśnie takim jasnym Maxem na takim jasnym jaju i to nie za bardzo widać, ale też rysunek taki sen, ale fajny ten królik. Cześć, jestem Maskrulakiem, a to jest moje jajko, które się z gry Trevor z GTA 5. No, trochę wyszło mi jakby był jakimś Chińczykiem, ale no, tak się prezentuje. Nawet fajne jajko, polecam. No to za bardzo nie znam, ale no, dobra, tak duże nawet fajnie. Polecam. No nie dużo tak, ale nawet. Czekajcie. No serwus. A nie, to już było. No tutaj następny filmik. No, co jest? Fajny pomysł, bo użyła... użył ktoś właśnie jajko Kinder Niespodzianka, ale szkoda, że nic nie widać. Daniel Malik, no tylko coś tu mazakiem popisane, bynajmniej jajo pomalowane. Robin Hood, pomysłowy, bo samochód i właśnie murzyn jest dobry pomysł, ale trochę słabe nożyczki, bo krzywo powycieniane. Tutaj naprawdę bardzo ładna praca i jest to Pat Listonosz. Robiła Ewelina, jest to naprawdę bardzo ładnie narysowane, bardzo mi się podoba, ale... no jest nie na temat, bo nie jest gier. Byłoby w najlepszych, ale no... I na koniec 5 najlepszych prac, jakie najbardziej mi się podobały. I teraz słuchajcie, bo ważne. Są 3 miejsca i są nagrody. Za pierwsze miejsce dostaję filmik z gratulacją. Drugie miejsce dostaję grę Hitman 1. Jest to taki kod, co trzeba wpisać do takiego programu. Ja to tam wyślę, tam będzie wiedział. Można próbować też bez tego programu, ale to się chyba skończy na próbowaniu. I tam się tam wpisuje i się ściąga grę, normalnie oryginalka. A za trzecie miejsce jest gra Risen 2. Wcale jak chcesz taki kod i też się ściąga i tak samo. Cześć Klocuch, cześć widzowie. Ja jestem Ania Ulfuro i z Klocuch. Jako jajeczko takie. Super fajnie zrobione. No. Fajne włosy. Ma ząbki, bo włosy jak prawdziwe są. Fajnie włoski się to udało. Też. Tak. Trzymają się ładnie. I może trochę nie na temat, ale... Wszystkim się podoba. I takie jakby czwarte miejsce, ale... No, trochę nie na temat. Spłucone z wysokości. Rozmiję się. Jeśli nie, to jesteś bohaterem. Siop. Króci. Zniszczony. Żartowałam. No, ono żyje. Fajny pomysł, bo myślałem na początku, że się rozwaliło naprawdę. Kaskadier. Fajny filmik pomysłowy, naprawdę taki z pomysłem i mi się bardzo podoba. No i trzecie miejsce jest użytkownik, a akurat...
Aha, użytkownik ja zrobił bardzo fajnego grubas z San Andreas i bardzo mi się podoba. Fajnie zrobiony, dobrze narysowany, tu chyba kredkami. Fajnie, podoba mi się i widzę, komputer masz tu przygotowany. A co ci jeszcze trzeba? Grę, no dostajesz Risen 2 tam, ja wyślę wszystko, gratuluję. No i drugie miejsce jest tu Ewa Leszek. Jest to bardzo ładnie zrobiony Hitman, już tak, no naprawdę jak jaki malarz, co maluje obrazy. I naprawdę jest super zrobione i gratuluję. Tutaj, a zrobiliście Hitmana, wygraliście Hitmana. No, Cześć, jestem Skip. Cześć. Drogi klocuchu, przygotowałem dla ciebie takie jajko wielkanocne na konkurs. Na nim jest narysowany CJ z GTA. To był ten taki murzyn, na pewno pamiętasz. No i tutaj się kręci, proszę bardzo, piękne jajko zielone. Tutaj zobacz, ma takie oczki. O tak, tutaj jest pasek i spodnie. Nie, no mam nadzieję, że nawet fajnie wyszło tam taką spluwę, nie? Bardzo super wyszło. Też wiesz, ja zwykle rysuję rzeczy na płaskich powierzchniach, na przykład na kartce, no ale no jakoś się tak udało. Dobra, serwus. Serwus. Jest to pierwsze miejsce, czyli jajo mi najbardziej spodobane. I wygrywasz właśnie filmik z gratulacją. Ja to potem wyślę, tylko mam na chyba twój e-mail. No i właśnie to był konkurs. Dziękuję za wysyłanie normalnych tych rzeczy, nie tym... No, ja się z wami żegnam, gratuluję wszystkim, serwus!